Hej, cześć, siemaneczko, wszystkim witam was w kolejnym odcineczku z GTA Vice City Definitive Edition. I tak, dzisiaj my sobie zrobimy właśnie misję w naszej tutaj w taksówkarskiej dzielnicy. Wow. VIP. Okay, we got a high class fare and he's picking up from Starfish Island. Any takers? Tommy here, I'll take it. No, to będzie chyba najlepsze rozwiązanie i szybkie takie w miarę. Mało czasu, a tutaj kurde, jeden minus tych misji tutaj to jest taki, że po pierwsze tutaj Kubańczycy do nas strzelają co chwilę, więc tu jest ten jeden taki właśnie minus, bo ogólnie to jest fajna ta część Starfish. Jakby właśnie ci Kumanczycy w tym momencie, to by było elegancko. Dobra. Naciśnij klakson. Dobra, mamy grubą rybę, którą musimy zrobić. Przypominam, dostać łapkę, komentarza, no i subskrypcję. Ja byłem przyprzy, więc tutaj masz przekichane teraz, bo knaufa ja mam. Dobra. Miałeś chłopy tam. Dobra, zawieźmy VIP-a. Szybko byśmy musieli to zrobić. Trochę tutaj porozwalałem. Dobrze mam właśnie te magazynki. Znaczy to była lipa. Bo oni tutaj jednak są mega. Taksówki od nich to po prostu aż są szybsze. Bo to są zwykłe taksóweczki. Ej, co się dzieje z tą grą? Jeżdżam w coś, to od razu spowalnia mi tutaj grę. Znaczy spowalnia. Spowalnia mi ogólnie pojazd. Dobra, więc tutaj szybko ten VIP będzie zawieziony. Szybko zrobiona ta misja. Praktycznie. Security. Dobra, misja zaliczona 1000. Więc okej, okay, mamy pierwszą misję taką zrobioną z Knaufa. Chyba zostały nam 3 albo 4 misje. Takie łatwizna, no można powiedzieć, że to jest łatwizna, ale tak na szczerze mówiąc, Knauf Cups to nie są łatwizne, łatwe misje. Bo tutaj da się wyłożyć na wszystkim, a jeszcze gdzie mamy teraz problem z Kubańczykami, to już dopiero. Bo ciotka nam tutaj nie popuści. I będzie ich wysyłała do nas jak nie powiem co, gdzie i dlaczego. Możliwe, że jak będzie króciutszy dzisiaj odcineczek, to pościągamy sobie po prostu samochody. Importujemy je do właśnie naszych tutaj posiadłości. Znaczy posiadłości do naszego salonu. Bo przydałoby się trochę zimportować pojazdów. A jak sami dobrze wiecie, to tutaj drukarni to ja na razie nie chcę ruszać. Chciał właśnie ruszyć najpierw tego Knaufa, zrobić wszystkie misje. Dobra, no to ruchy. Panie, ale ja się śpieszę. Knaufy tutaj są. Dobra, tutaj tak, tędy. Dobra, szybko po kolejny pojazd. Calling all cars, we're losing fares all over town. What's with you guys? VC cabs keep beating us to it. They just got too many cars. We can't compete. Mr. Vassati, if you're out there listening in, you wanna put some VC cabs out of action before we go bust! No dobra.
trzy taksówki konkurencji. To się robi. Dobrze, to nie jest na czarze nic takiego. Po prostu. Ahoj. Jedno mniej. Dobra, no to lecimy w następne. Jedna będzie gdzieś tutaj. Tego co kojarzę. Znaczy gdzieś tutaj powinna przejeżdżać. Tak, jest koło naszego właśnie tutaj salonu fryzjerskiego. Czy fryzjerskiego? Koło naszego salonu samochodowego. Więc... O ty łajzo. Dobra, ja się mogę w nią brąbać. No i kolejną zbieramy z lotniska. No szybko to się robi, nie powiem. Więc może dzisiaj jakąś właśnie import zrobimy, jeżeli będzie możliwy import, bo nie pamiętam, szczerze nie pamiętam importów z GTA. No tutaj była właśnie kolejna taka duetka, więc pamiętajcie teraz. Dobra, 2000 zarobione przez właśnie tylko takie wybuchy. Bardzo fajna i przyjemna misja. Kolejna do kolekcji. Dobra, chciałem tutaj tak, tu i tę statuetkę sobie wziąć. Jak dobrze pamiętam, tutaj gdzieś była, co nie? Nie. Ej. Czemu mnie wywalił w drugą stronę? Widzieliście to, jaki teleport? Kocham swoją bezczelność. No nie powiem. Dobra, no to lecę tutaj na opak. Dobra, mamy 16 zaliczoną. Tutaj będą te koki takie fajne. Jak ktoś pamięta, to właśnie tu. No to mieliśmy właśnie taką misję z Lensem. Znaczy to było w Vice City Stories. Więc no takie zagadnienie właśnie do was, znaczy takie zagadnienie, taka właśnie powiedź, że takie miejsce miało tutaj właśnie możliwość. Dobra, więc co kolejnego chciałem tutaj zrobić, oprócz tego, że właśnie mamy drugą misję zrobioną w naszym taksówkarskim raju. Trzecia chyba będzie już cięższa, więc ja sobie w końcu zapiszę grę. Tak, bo by się przydało. I coraz więcej taksówek klapsa właśnie jeździ. Ja będziemy mieć specjalną taksówkę po ukończeniu tych misji. Nie powiem. Chyba to są cztery misje. Jeżeli dobrze pamiętam. O ile dobrze pamiętam, więc nie katujcie mnie, jeżeli bym czegoś nie pamiętał zbyt dobrze. Powiem, że lubicie. I chcielibyście. Oho, nie pamiętam, trzeba go zniszczyć. Nie no, żartuję, no. Ale wiecie, o co mi chodzi. Że i tak dużo rzeczy pamiętam. Okej, okay, więc ja sobie tak zrobię. Tyk. Sejwik. Szybki. Save. Save normalny, czyli awantura w barze. Za to. Właśnie ciekaw, czy tutaj czegoś nie było. Nie, nie ma. Dobra, ale fajne ciekawostki tutaj są. Mamy coś na górze. Mamy swoje biuro, tak? Ale które jest zamknięte. Szkoda. Dobra. No to wsiadamy. Robimy kolejną misję. Car 13, we got a missed car test. Ask for you especially. Okay, I got it. Car 13, out. Kurde, Cortez. Jedź po Mercedes. Dobra. Skoczymy szybko po Mercedes.
to nie będzie już taka trudna misja. Podejrzewam. Bo jeżeli nas tutaj będą chcieli wydymać, to wydymają. Więc tak, ja jestem przeziębiony, znaczy przeziębiony. No jestem aktualnie na izolacji. Nie będę was tutaj kłamał, bo izolację mam. Przez pewien czas teraz. No jak się nie mylę, to chyba tydzień mi został od kiedy ja to nagrywam, więc jeżeli wy to zobaczycie, liczmy w środę, bo ja to nagrywam w poniedziałek. Więc ja już może wyszedłem, jeżeli to oglądacie. Bo nie wiem teraz jak to opublikuję. Bo oczywiście muszę zapas zrobić, bo jak wrócę do pracy, no już nie będę miał takiej możliwości po prostu. Chłopie, ogarnij się. Dobra. Naciśnij klakson. To co tutaj robi? Mercedes. O kurde. Dobra, ja uciekam. O! It's time for Kaufman's cab's guardian angel to eat some fender. Wow, 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 wow. Dobra, trzeba to zniszczyć go w końcu. Mogę coś odnowić? Dobra. Ej, spadówka. Dobra, załatwiony. Już myślałem, że ja muszę tylko go tak zniszczyć i nie mogę wysiąść. Kurde, ale... O, udało się. To jest najważniejsze.
Miałem pełne skupienie było w tym momencie. No ale cóż, zaliczone, więc jeszcze zdobyłem w ogóle tą tutaj statuetkę. Dobra, mamy w końcu pojazd lidera, czyli mamy właśnie takie coś. Taką właśnie epicką. Tutaj taki epicki pojazd w panterkę. Najszybsza taksówka w mieście. Jestem ciekaw, czy ona w ogóle tam jest. Ja sobie ją tutaj naprawię, na szybko. Póki mogę, co nie? No, panterka to jest po prostu epicka. Jeżeli chodzi właśnie... Tam wskoczył mi pod koła. Rampa! Zawsze chciałem to zrobić, ale na żywo. Dobra, lecimy szybko do Knaufa. Zobaczymy właśnie, co tam jest. Czy w ogóle będę mógł teraz zrobić coś kolejnego? Tam w ogóle będzie ta taksówka. Jeżeli nie, no to trzeba byłoby ją gdzieś zapisać. Bo tak to było kiepsko. Szczerze mówiąc, jeżeli bym miał właśnie takie rozwiązania robić, a później byśmy skoczyli właśnie może na lody. Nie no, no, żartuję sobie, po prostu chodzi mi o to, że tą misję z lodziarnią by można było zrobić. I tutaj cały czas są moje taksówki. Dobra, ja sobie zapisuję. Co to było? Dobra, za reflektor. Ogólnie to mi się właśnie trochę lepszą brykę. Knaufa. I myślę, że właśnie jak już mamy Knaufa zrobionego, to i zapisanego, to możemy teraz skoczyć właśnie do tej lodziarni. Znaczy nie do tej lodziarni. Kurde, co ja chciałem. Lodziarnię to zrobimy sobie w następnym odcineczku. Chciałem do tych wskoczyć. Wykorzystać moment i wskoczyć właśnie tutaj do drukarni. Nie do drukarni. Kurde, gdzie ja chciałem? Aha, do salonu samochodowego. Tak, bo drukarnia ma tutaj ten jeden taki minus. Że właśnie nie możemy zrobić, znaczy możemy zrobić misję ogólnie, tylko że po prostu drukarnia nam otworzy później dalszy scenariusz, który bym chciał na razie zostawić. Tak. Znaczy drukarnię i tak trzeba będzie zrobić w przyszłości. Więc ja sobie może tutaj zjadę na dół. I tak. Nie, tu są wyścigi. Landstreaker. Idaho. Aha, dobra. Iliona Rancher. Blista Compact. Okej, okay, dobra. Więc już wiem, co tutaj będzie trzeba zrobić. Więc ja sobie to może pomiędzy odcinkami, jeżeli mi się uda, to ja sobie po prostu te ogarnę, żebyście po prostu nie musieli już ogarniać, gdzie ja mam po prostu to wszystko. Tu jest mój spray. Chyba Styliona bym musiał poczuwać, nie? Co tam było? Idano, Styliion i inne takie pierdoły. Aha, tam jest na górze statuetka. Brawo. Więc czym my się zajmiemy w następnym odcinku? Właśnie lodziarnią. Tylko sobie wezmę to i zapiszę. Więc kochani, mamy troszeczkę mały taki dzisiaj odcineczek. Dobra,
Taki mały troszeczkę odcineczek, ale za to króciutki, więc to tyle. Trzymajcie się. Hejos, nie zapomnijcie o łapeczce, komentarzu, no i subskrypcji. Hejos!